Siemano wszystkim. Dzisiaj sobie wymienimy w dzisiejszym odcinku drążek kierowniczy. Tutaj jest gwint, który wkręca się w maglownicę, a tutaj przychodzi końcówka drążka kierowniczego. Tutaj już popuściłem sobie końcówkę drążka i teraz musimy zdjąć tylko osłonę. I będziemy działać. Zmieniam światło. Może być kiepsko z wyjęciem tej osłony całej, ale to zaraz zobaczymy. Tutaj sobie światło założę. Będziemy działać. Trzeba dojść tutaj do osłony, żeby ją ściągnąć. Gdzieś tam ta spinka jest. Trochę za wysoko. Tutaj gdzieś będzie. No, tutaj jest. A, już tutaj ktoś wymieniał. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest wszystko usypione w oleju. I tutaj jest ta plastikowa trytytka. Będziemy ją musieli odpiąć i zjechać osłoną. Nie będzie trzeba cały silnik umyć, bo tutaj jest zafajdane to wszystko. Dobra, tu już mam w sumie szczypce. Sobie to światło tutaj jest. Obcinam tą trytytkę całą i jazda z nią. A kur... Siedzisz ty, no. Dobra. Poszło. Jeszcze letarka spadła. O, w ten sposób może pokażę. Kurczę, słabe to światło jest, jak kurczysyn. O, dobra. Trytytka zeszła. O, osłona też się już zsunęła. O, żebyście widzieli, idę z drugiej strony teraz. I tutaj sobie też zsuniemy. Wszczepię światło gdzieś tutaj, żeby lepiej było widać. O, zostawię tutaj tylko telefon. No nie chcę iść na za bardzo. Dobra, zjadę sobie niżej, żeby było ładniej, żeby było. Jesteśmy na miejscu i tutaj tu nie ma żadnej opaski. Nie rozwytę, żeby sprawdzić, bo to różnie bywa. Tu nic nie ma, po prostu trzeba to ściągnąć z siłą. Dobra. No luz jest, no nie ma sama. Tu chodzi jak galareta, nie? Myślałem, że może w maglownicy, ale w maglownicy jest idealnie wszystko. Czysto, sucho. Teraz będzie trzeba to odkręcić i wystarczy jakiś duży klucz i to pójdzie. Nie ma tu jakiejś filozofii, nie? Taką żabkę weźmiemy tego typu i to się odkręci.
O kurde. O, może nie być tak łatwo. Nie widzę. Dobra, tu sobie odblokujemy drążek. Zdejmiemy to wszystko i będziemy działać. Dobra, biorę klucz, to chyba będzie 19, a może i 21. Tutaj. Dobra. Teraz sobie tu przyblokuję. 16, 17, 18. Ciasno siedzi. Dobra. Poszło. Końcówka drążka zeszła. Praktycznie. Dobra. Teraz tą nową część sobie przymierzymy mniej więcej, czy one są tej samej długości, ale tej samej długości są. Więc ok. Teraz nakrętkę zdejmujemy. Tutaj mamy akurat odznaczone, dokąd było nakręcone, więc do tego samego miejsca sobie później skontrujemy nową część z końcówką. Dobra, jestem spokojny. Mamy tutaj taki klucz. Taką, powiedzmy, długą tubę. Na końcu jest nasadkę nakładamy 24, a tu z przodu jest mechanizm, który blokuje nam się na drążku kierowniczym. Nakładamy go w ten sposób, zaciskamy i teraz klucz 24. Dobra, idzie. Odkręca się. Czyli fajnie, że poszło. Postawię was może tutaj. Będzie lepiej widać. Tam się przestawię z tymi narzędziami. Nie wiem, czy tutaj coś widać. Dobra. Nakładamy sobie jeszcze raz. I co, i lecimy z kluczem 24 z zachodką. Przedmiotkę sobie wezmę, bo jest nieporęczny, nie? Się ściska od oleju. No i dobra. Mamy wykręcony ten cały badziew. Jest końcówka drążka. Tak jak widzicie, wykręcona. Niby jakiegoś tam większego luzu nie ma, ale na czymś jest luz. Prawo, lewo, no to tylko na tym może być luz. Sobie wykręciliśmy i teraz porównamy sobie z nową końcówką, stary i nowy, ta sama długość, zakładamy, nie wiem, czy klej uda, czy nie leci, nakręcimy na sztywno. Kurde, kręci prosto, się spapra gwint, to dopiero będzie. Nie wiem, coś tam z sobą wyostrzę ten obraz. W ten sposób. Możemy postawić tutaj aparat.
I teraz zakładamy z powrotem ten klucz duży i sobie nim będziemy tutaj manewrować. I zakręcamy. Niewygodnie jest nagrywać i jednocześnie tutaj kręcić, kurczę. Blokujemy na maks, żeby się nam nie odkręciło. Zdejmujemy klucz. No i drążek kierowniczy jest na miejscu, nie? Postawię tutaj. Dobra. I teraz tak. Ta guma pójdzie. I później końcówka drążka. Trochę wyprostuję, bo to się ściągnęło. Dobra, trzeba by było to trochę umyć. W środku wyczyszczę sobie. I będzie też trzeba założyć trytytkę. Zresztą tu już był wymieniony ten drążek i nikt się nie bawił w te metalowe opaski, które tutaj są zapinane. Dobra. Wkładamy gumę do końca. Tu jest miejsce, gdzie można skoczyć. Dobra. Tam sobie zapnę na koniec. A teraz sobie tutaj będziemy działać dalej. Teraz tak idzie śruba kontrująca. Przeczyścimy. Teraz tak przydałoby się zmierzyć, ile tam było na tym starym gwintu, żeby później po prostu było łatwiej przy zbieżności, nie? Tutaj sobie zmierzymy do tego miejsca. Zresztą kilka było. I mamy tutaj ile od rantu gwintu jest, powiedzmy, 4 cm. Wiadomo, nakrętka tutaj dochodzi. 4 cm będzie. No, to sobie wyostrza. Dobra, 4 cm. Czyli 4 cm do czoła nakrętki, nie? Może tutaj postawimy sobie ten sprzęt. Dobra. 4 cm od czoła nakrętki. Mierzymy sobie na bieżąco. Tu jeszcze nie ma 4, jest 2,5. Jeszcze. No. Czwóreczka wyszła. I teraz końcówka drążka wjeżdża. Nakręcamy ją sobie. Drążka na miejsce. Można tutaj sobie lekko przypierdzielić, żeby weszło na miejsce. A raczej wypadło. Dobra, siedzi. Nakrętka. Klucz 17. Kręcić trzeba, dobra, użyć płaskiego, zaraz
przyjdę. Dobra, jestem z prawdy, mam 17 taką płaską grzechotkę Imbus. I to będziemy zakręcać, nie? Blokujemy na maksa. Żeby tu żaden bus nie występował. Okej. Tu jest. Tutaj sobie jeszcze posprawdzamy te wszystkie śruby później. Dobra. Tu wszystko jest. To jest większy 22. 3 nawet. Dobra, tu mamy skręcone. Teraz co? Wystarczyłoby zablokować tutaj tą kontrującą. No i później geometr. Ja nie. No więc tej filozofii wymiany tego drążka nie ma. Jakby ktoś się zastanawiał co i jak. Roboty jest powiedzmy na ile? Ile tu czasu zeszło? Powiedzmy 25 minut wszystkiego, nie? No. Dobra, ja sobie założę teraz tą tytytkę tam na tą osłonę i będzie to w sumie tyle na razie. No dobra, ja tu już mam założone wszystko na miejscu, więc teraz tylko geometria i do przodu. No, drążek był, gdzie on jest, takiej jakości. Już latało luźno to wszystko, więc pora była na wymianę. Drążek nowy, chyba 15 euro, z tego co się nie mylę, to coś koło tej ceny. A klucz jaki potrzebowałem do wymiany, to jest taka długa tuba. Tutaj zakładamy nasadkę 24, grzechotka i tu jest mechanizm, takie trzy rolki, które się blokują w zależności w którą stronę chcemy, czy zakręcać, czy odkręcać. One się zablokują, stawiają opór i wtedy mamy taką długą dźwignię, przy pomocy której łatwo jest to wszystko odkręcić. Ale można też użyć jakiegoś dużego klucza żabkowego, czy coś w tym stylu i śmiało można dojść i odkręcić. Myślę, że da się to zrobić nawet na parkingu. Jakieś dwa koziołki pod samochód podstawić, żeby było stabilniej. I można śmiało to na parkingu wymienić. Tak mi się wydaje, że nie powinno być problemu, nie? Dobra. To na razie. Tyle. Jak się komuś podobał odcinek, no to like, komentarz. I do usłyszenia w następnym filmie. Na razie, cześć.